Nie można jeździć na nartach, nie można spać w hotelach, ale można w tłumie ludzi chodzić po galerii handlowej, bo to ponoć jest bezpieczniejsze. Strajk przedsiębiorców branży zimowej, narciarskiej. W galerii po otwarciu 1 lutego tłumy, kolejki do sklepów. Ludzie biorą jedzenie na wynos, ale jedzą i piją spacerując w tłumie po galerii, bo nigdzie nie można usiąść. W takim tłumie sporo ludzi bez maseczek bardzo łatwo się ukryje. Nikt ich nie wyłapie, nikt ich nie poprosi o założenie maseczki. Tłumy w galerii, ale na nartach i deskach snowboardowych nie wolno jeździć. Do hotelu z rodziną, przyjaciółmi też nie można pojechać. Za to można tłumnie spędzić czas w centrum handlowym. I gdzie tu logika? Wprowadzone obostrzenia robią więcej szkody niż pożytku i to nie tylko w gospodarce, ale jak ludzie zamiast usiąść w restauracji, spacerują po galerii handlowej, jedzą i piją bez masek, to jest to dużo gorsze niż gdyby mogli usiąść i w spokoju przy stoliku napić się i zjeść. Nie ma żadnego logicznego argumentu, aby centra handlowe były otwarte, a stoki narciarskie, hotele i restauracje czy kluby fitness zamknięte. To jest czysta głupota, bo na pewno tu nie chodzi o żadne bezpieczeństwo ani o ludzkie zdrowie. Wszystkich mega podziękowania za przyjście.